Mówiła do męża, gwałcił ukraińskie baby. Namierzyli ją Rosjanka namawiała męża do gwałcenia Ukrainek. Media ją zidentyfikowały. Dziennikarze zidentyfikowali rosyjskie małżeństwo, którego rozmowę przechwyciła i opublikowała służba bezpieczeństwa Ukrainy SBU. Żona, śmiejąc się, namawia w niej żołnierza, by gwałcił Ukrainki i jej o tym nie mówił. Zastrzega tylko, że powinien się zabezpieczać. We wtorek SBU opublikowała nagranie, na którym, jak podano, słychać fragment przechwyconej rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza z żoną. Na nagraniu słychać, jak kobieta mówi: Gwałć tam ukraińskie baby. Nic mi nie mów, dobra? Śmiech. Mężczyzna odpowiada: Gwałcić i nic ci nie mówić. Tak, żebym nic nie wiedziała. A co? Mówi kobieta, śmiejąc się. Mogę, tak. Pyta mąż. Tak, pozwalam. Tylko zabezpieczaj się, stwierdza małżonka, na co jej mąż odpowiada. Dobrze. Dziennikarze programu Schemy i rosyjskiej redakcji Radia Swoboda podali w piątek, że ustalili tożsamość osób z nagrania. Dzięki źródłom w ukraińskich organach ścigania dziennikarze zdobyli dostęp do rosyjskich numerów telefonów rozmówców, co pozwoliło na ich identyfikację w mediach społecznościowych. Rozmówcy to 27-letni Roman Bychowski i Olga Bykowska, pochodzący z obwodu Orłowskiego na zachodzie Rosji. Według dziennikarzy, rodzina mieszka na anektowanym Krymie. Mężczyzna dawniej służył w Roskwie i w Pułku, który brał udział w aneksji Krymu, czytamy. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej ofensywy rosyjskiej na Ukrainie wkroczył do obwodu chersońskiego. Mężczyzna jest ranny, jak podaje Radio Swoboda. Bykowska na swoim profilu w serwisie w Kontakte napisała, że najważniejsze dla niej w życiu są rodzina i dzieci. W 2017 rok została matką. Dziennikarze znaleźli ogłoszenie, w którym poszukiwała pracy przy opiece nad dziećmi. Radio Swoboda zadzwoniło do Bykowskich. Mężczyzna potwierdził swoje imię i nazwisko, poinformował, że znajduje się w Sewastopolu. Kiedy dowiedział się, że dzwoni do niego dziennikarz, powiedział, że to nie jego głos został zarejestrowany na nagraniu SBU. Kobieta przyznała w rozmowie telefonicznej, że jej mąż przebywa w Sewastopolu, jest ranny i trafił do szpitala wojskowego. Po rozmowie usunęła konto w serwisie w kontakte. Dziennikarze podkreślają, że głosy obu rozmówców brzmiały tak jak na nagraniu SBU.